patrz. Shit. O kurde, nieźle. 90, 500! O... Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5 na mapie Hot Wheels. Moi drodzy, zaraz odblokujemy sobie najnowszy samochód w Forza Horizon 5, czyli Hennessey F5. Muszę, żeby go odblokować, trzeba odkryć wszystkie drogi na mapie, czyli coś, co chyba moi subskrybenci od razu zrobią zaraz po wbiciu na mapkę i odblokują sobie super szybką furkę. No bo wszyscy moi widzowie, wszyscy moi subskrybenci wiedzą, jak zdobywa się najlepsze furki, chociażby z moich filmów, bo mnie subskrybują i widzą je jako pierwsi, no nie? Moi subskrybenci, którzy klikają w tym momencie, czerwony przycisk. A my w tym momencie odblokowaliśmy ostatnią drogę i właśnie w tym momencie do moich łap ląduje Hennessey Venom F5 i dup. I sprawdzamy sobie nową furkę, a nowa furka przyda nam się do jednej rzeczy. Musimy sobie ostatnie te baloniki pozdobywać. Jeden jest w bardzo ciekawym miejscu, tutaj. I do niego zaraz sobie dojdziemy, bo okazuje się, że żeby do niego dojechać, trzeba wjechać w bardzo dziwne miejsce, że nawet nie spodziewałem się, że tam się da w ogóle wjechać. Okej. Chodźmy sobie do gara, a w sumie możemy stąd już odebrać Hennesseya. Gdzie on jest? Dajcie mi nowego Hennesseya. Konigan, Hammer, HSW, Hot Wheels, Hennessey i dup. Z Hennesseyów mamy 3 samochody i ten Venom F5 jest najnowszym. Mamy 6-kołowego Velociraptora 6x6. Venomem GT nigdy nie jeździło mi się dobrze w żadnej części Forzy. No i zobaczymy, jak będzie co będzie w przypadku Venoma F5. Czy da się opanować, czy też nie? Posłuchajmy go może. W sumie nic mi nie przypomina. Tamten Hennessey Venom GT przypominał Lotusa Elisa, Lotusa Exige'a. A to? Nie wiem. Ferrari, nie? Nie mam pojęcia. Jedziemy. On był z tyłu trochę McLarena, nie? Ło! Ło! To samo co Venom GT chyba będzie. Ło! Leciutko gazu dotkniesz i od razu lipa na zakręcie. On jest chyba do takich hardkorowych prędkości. Ło, już koniec. Ledwo wszedłem w zakręt, już czułem, że kierownica się robi luźna. Stracił trakcję. Ło, ale ciężko. Kurde. A, niedobrze. To on jest chyba do robienia jakichś hardkorowych prędkości, coś mi się tak wydaje. Chodźmy sobie, ło, chodźmy sobie tutaj. I na pętlę. Kurde, zakręt. Nie, zakrętów to my nie lubimy w tym samochodzie. Czy on będzie dobry na Goliata? Pewnie będziemy musieli wsadzić mu ten kiepski spoiler, żeby w ogóle jakiś docisk miał z tyłu, wiecie, ten taki paskudny, co zawsze psuje wygląd samochodów. Pyk. O, skręcanie to. Skręcanie, jak to ze skręcaniem. W tym, w Hennesseyach. No, lepiej niech pozostaną przy SUV-ach. Dobra, zobaczmy pętelę. No nie, no trzeba sprawdzić jego prędkość maksymalną. Ja myślę, że on śmignie. On śmignie. Najlepiej prędkość maksymalną sprawdzać w tym miejscu. To jest taka prosta, na mapie wygląda, że to jest prosta, ale w prawdziwości ona taka prosta, że za bardzo to nie jest. Zobacz. Zawracasz sobie tutaj. Zobacz, co się dzieje. Jedziesz do przodu. Jedziesz prosto aż tam na ten festiwal, ale patrz teraz. Kurde. 7 biegów, okej. 440 jechaliśmy bez dopalacza. Zobaczmy teraz. Tutaj mieliśmy pod górkę, dlatego ta prędkość spada. Musimy pojechać w drugą stronę, żeby zobaczyć, co będzie. Tutaj się trochę rozpędźmy, okej. I teraz zawrócimy sobie. Na razie sprawdzamy standard, także tam jechaliśmy z górki i całkiem ładnie pocisnął, nie? Jechaliśmy co prawda pionowo w dół, ale wiesz, całkiem nieźle. Go! Ile polecimy? 70, 80, o kurde, nieźle.
90, 500! O kurde, bez żadnego tuningu, co jest? 500 km na godzinę bez żadnego tuningu. What? O kurde, ty pobiłem. Ty, to co będzie po tuningu? Chodźmy go stuningować, ty. A czy wiesz, no tutaj mamy te takie hardkorowe warunki, nie? Ale no, jest ko tyle tu nie osiągnąłem. Jest prawie wymaksowany, ale coś jeszcze można tam włożyć. Dobra, przede wszystkim szersze kapcie. Trochę się szersze da zrobić. Sliki, jeśli się da, spoko. Chociaż te standardowe nie były takie najgorsze, nie? Tu możemy dać, w ogóle zróbmy go na maksa, do klasy X, a co? Ja już tutaj skończyłem Hot Wheelsy robić, praktycznie wszystkie wyzwania mam skończone. Spoilery, tutaj mamy taki, tutaj mamy, tak jak myślałem. O, może na razie bez spoilera, co? Jeśli chodzi o słapy, zero, słuchajcie, zero słapów. I mocy nie możemy mu zwiększyć. O nie, to już jest max, to co zrobiliśmy. Możemy mu zredukować wagę. Okej, to coś nam powinno dać, ale moc bez zmian, ziomek. Możemy dać, 7 biegów mamy w standardzie, możemy dać albo 6, albo 8. Ja bym tutaj zostawił na razie tą 7-biegową i możemy dać dyferencjał inny. I tyle, i słuchajcie, nic więcej nie możemy tu zmienić w Heneseju. Przykro mi, tylko redukcja wagi, lepsze opony. Na tym temat się kończy, zero, wiesz, boostowania mocy, no kurde. Okej, to może my tą skrzynię jakoś wyregulujemy. Zablokowana jest. Ty, to, a ciekawy jestem, na ile on by leciał na standardowej mapie. Czy też by osiągał takie prędkości? Dobra, dajmy mu tą 8-biegową. Cyk, bo będziemy mogli ją sobie... Czekaj, a może da się zrobić tak? O, dobra, to będzie tą można 7-biegową regulować, super. No ale kurde. Ech, no nic, zobaczymy. Ja myślałem, że tutaj będziemy mogli jeszcze mocy wsadzić, bo w ogóle chyba poleciał w kosmos. Okej, zobacz, wydłużymy tu bieg, chociaż podejrzewam. Nie no, tutaj maksymalna prędkość pokazuje się 488, co i tak jest nieźle. No ale nie możemy tego samochodu, wiesz, dodać mu mocy ani nic, także kiepsko trochę, co? Tutaj nic, ale no prędkość imponująca mimo wszystko. Jak na Hot Wheelsy, ale podejrzewam, że na standardowej mapie to tak na 80, 480 to jest i tak generalnie mega dużo kilometrów na godzinę, nie? Wow, kurde. Jest lżejszy teraz, więc zobaczymy, ile nam się uda. No myślę, że na 500 się zatrzyma w tym momencie. Dopiero na czwórce da się gazu do końca wcisnąć. ...490... i 503, 504 może było. O kurde, jakie szaleństwo jest na tej mapie. Ja myślę, że on będzie całkiem niezły do Goliata. Aż mam ochotę sobie przejechać kawałek. Czekaj, tutaj Goliat, powiem wam, że jest dosyć krótki na tej mapie. Nie jest jakiś tam bardzo długi. Raz, dwa przejeżdżasz i masz po Goliacie. Nie to co na standardowej mapie, że się tam jakieś 13 minut jedzie, coś ty. Tutaj nie wiem ile dokładnie, ale no dużo krócej. Dobra, co my tutaj mamy? Hennessey Venom F5. Powinienem mu dodać spoilery, nie? Będzie ciężko. Jak on na czwórce pali kapora. A tu jeszcze te wzniesie. Ja miałem wiesko tutaj problem, żeby to pokonać z maksymalnym dociskiem tych ogromnych spoilerów, nie? Okej. Dobra, rozpędziłem się. To tak jak myślałem. O, i lipa jest już. Nic specjalnego, no jak myślicie. Z tyłu trochę McLarena, z przodu nie wiadomo czego. To jest taki samochód raczej do osiągania maksymalnych prędkości niż do jakiejś takiej jazdy po zakrętach, no nie? 400. Chyba, że ktoś lubi po ścianach jeździć, no to nie ma problemu. Aż tu pod górę 400, skubany. Pionowo pod górę 4 paki leciał. Patrz, oh, shit. Patrz, doganiam tych ciołków.
To jest poziom ekspert, nie? Także wyobraźcie sobie prędkość tego auta. Możliwości. Dobra, trzeba mocno hamować na zakrętach, wiadomo, przed zakrętami. Ale da się jakoś tutaj to opitolić tego Goliata chyba. To wszystkie są, nawet boty tu wylatują. Zobaczcie, jeden tu poleciał tym Mercedesem. O, zobaczymy. Dobra, ja nie redukuję niżej jak na czwórkę, bo to nie ma sensu w tym aucie. Na magnetycznej trasie go wywala. To przyznaj, że też całkiem nieźle hamuje. Po co redukowałem? Mogę tą czwórkę zostawić, cholerno. Dobra, jak miałem kierownicę? Chyba tak. Nadzieję, kurde, tak. Stawić na tej czwórce. I koniec. Daj spokój. Tutaj trzeba by było te spoilery zainstalować i może jakoś by leciał, nie? No ale te spoilery mi tak nie pasują, kurde. Dobra, zainstalujmy. Ciężko mi sobie wyobrazić, żeby ten samochód był lepszy od Jesko, jeśli chodzi o stosunek pokonywania zakrętów do prędkości i przyspieszenia, jakie potrafi osiągać. No spróbujmy, no, może coś z tego będzie. Ty, on już jest w klasie X! O nie, musimy mu uwagę chyba zabrać, co? Czy dodać, kurde, ty, a to? O ja, ja go teraz nie wyciągnę z tej klasy. Już on jest teraz takim masterem. Pony moglibyśmy dać mu Horizon, wtedy by coś z tego było, a z tyłu jakbyśmy dali te nic, z przodu takie też nic, kurde, a może większe felgi? Nie, nic to nie daje. No nic, musiałem mu dać opony Hot Wheelsowe, trochę gorsza przyczepność, ale myślę, że no może będzie lepiej, zobaczymy. No nic więcej się nie udało zrobić, dodałem mu też wagi. Bo do klasy X lądował. Chcę zrobić samochód taki, który by był dobry też do wyścigu w klasie S2. Może. Nie wiem, czy to jest realne w tym samochodzie. Wydaje mi się, że to nie jest ten poziom technologiczny, co w przypadku Jesko. Jesko jest mocno zaawansowanym samochodem pod każdym względem. A to jest po prostu taki samochód z potężnym silnikiem i napędem, nie? Aerodynamika tutaj chyba niezbyt, jak myślicie? Dobra, wychodzimy stąd. Umówmy się, ten Goliat tutaj na Hot Wheelsach to jest istne szaleństwo, człowieku, ale spróbujmy. Okej, wystartowałem. Okej, jest całkiem nieźle. Okej. Zobaczmy jak z prędkością teraz. Mamy gorsze opony, więc gorzej będzie też z hamowaniem. Ale zakręty, o tak, teraz zdecydowanie lepiej z zakrętami. O tak, zrobiłem maksymalny docisk, jaki jest możliwy, słuchajcie, w tym aucie. Ale różnica kolosalna. Wow. No i to jest to. Kurde, ale ciśnie. Patrzcie, gdzie bot poleciał. What the fuck? Wyleciał poza mapę. What the hell? Czekaj, da się to jakoś cofnąć? Muszę to zobaczyć. Patrz na to, patrz tam w powietrzu. FBI, Seba. Poleciał w ogóle nad innym torem. Jego, czekaj, ja tu, mogę tu aparat jakoś odpalić? Czekaj, jeszcze cofniemy sobie kawałek. Jak to zajebiście wyglądało? Jemu samochód dosłownie wystrzelił w powietrze. Czekaj, tutaj się zatrzymamy. Patrz, widzisz to? Gościu pewnie z tego tu z tego tutaj wyjeżdżał. Patrz na to, ziom. To jest. Co to w ogóle za auto? To jest ten Mercedes. Hej, Mercedes, proszę do celu. Ej, tu następny. Ten w ogóle rozwalił się o tor.
What? Jak oni jeżdżą? Jeżdżą jak pioki. Trochę zastopujemy, kawałek do przodu. Patrz, ten jeden tutaj w ogóle gdzieś spadł, rozbił się o tory, a tamten w powietrzu i hamuje w powietrzu. Chłopie, to hamowanie ci już nic nie da. Co? Zajebiste ty, tylko mu zdjęcie zrobić, no genialne to jest, nie? Ja pierdziele. Weźcie sobie na tego Goliata jakiś hardkorowy samochód, bo boty zawsze się do was dostosowują, jeśli chodzi o możliwości auta. O kurde, sztos, to jest najlepsze, co zobaczyłem chyba na tym dodatku, nie? Ekstra. No dobra, no to sprawdzamy dalej Venoma, bo wygląda na to, że trochę co do niego się myliłem. Zobaczcie, jak on robi te zakręty tutaj na tych Hot Wheelsach. Może te opony Hot Wheelsowe, one faktycznie są lepsze jakoś do tych torów czy coś. Bo wow! Bo wow! 400 km na godzinę i naprawdę jest elegancko. Już tutaj mogłem trochę przyhamować przed wyskokiem. Błagam was, nie redukujcie niżej jak 4. Bo będzie kaplica, tak jak tutaj na przykład. I powoli się rozpędzajcie tym Venomem, wyprostujcie kierownicę. Jest źle, jest kurde źle. Ale czad ten samochód. Tu nawet wyrobił sztos. Tu podskoczył, okej. Okay. Wyhamujemy. Mam nadzieję, że te boty przede mną zaraz gdzieś tam w kosmos wylecą, nie? Przy wychodzeniu z zakrętu, kurde, o właśnie! Delikatnie, bo będzie źle z tym Venomem, to nie jest Jesko. To może być źle. Piąteczką sobie jechać, 300 na godzinę zakręty. Jak jedziecie wolniej, to gaz do jednej czwartej, kurde, nie więcej. Ależ to pruje, kurde, już 4 paki. Ja czuję, że tamtych z przodu podganiam. Ale się, o, nie mogę zmieścić w drodze. Oj, dawaj go. Dawaj go, Hennessy. Też mają problem, żeby opanować swoje furki, mimo że to boty. Dobra. Ja prawie mam. Już go prawie mam. Teraz chyba pod górę ostro jedziemy. O, teraz z góry akurat. 455. Co tu się dzieje? Ten odcinek drogi jest szalony. Dobra, mam tą Porszawę chyba. Ekstra. I doganiam pierwszego. Jesko, już byłem na pierwszej pozycji i w połowie tego wyścigu, także wiesz. O, ale to jest super w tych chmurach, kurde. Ale no. O, chyba nie będę pierwszy. Nie dogonię. To z przodu jakiś Lambos jedzie. Chyba Aventador. O, tu będzie ten dopalacz super, patrz. Końcowa jest mega. No nie, no drugie miejsce. Wiesko, zrobiłem sobie pierwsze. Ale jestem zadowolony z mojego przejazdu. Nie wyobracałem samochodu. Boty poleciały gdzieś do kosmosu. No jednak co Jesko, to Jesko. No, Hennessy i Venom. Nawet z tymi dodatkowymi spoilerami. To jednak nie to, ziom. No nic, ziomeczki. Dzięki wam wszystkim za zostawione suby. Tak prezentuje się Venom F5. Co myślicie o tym samochodzie? Myślę, że ma potencjał, nie? Trzeba by było go jeszcze przetestować na standardowej mapie, zobaczyć, co on tam potrafi. 500 km na godzinę, myślę, że byśmy musieli tam pokombinować z zawieszeniem, żeby on osiągał tak na każdej prostej, powiedzmy, tak jak w przypadku Jesko, no nie? Jego tam się, da się tam stunigować, że on tam 500 km na godzinę leci. Nie jest to proste, ale jest to możliwe. Tutaj, no, musieliśmy jechać ostro z góry, żeby te 500 uzyskać, ale myślę, że tam można by było jeszcze pobugować trochę zawieszenie, żeby to śmignął, nie? Tak na standardowym silniku. Nie da się niestety go ulepszyć, jeśli chodzi o moc, szkoda. Jesko się tam dało i
Dało się tam jeszcze ospoilerowanie fajnie dostosować, nawet bez instalowania tego dodatkowego dziadostwa. Także no Hennessy Venom tylko dla chętnych, bo wystartować nim jest ciężko. Myślę, że tutaj pomogłaby wielostopniowa skrzynia biegów, taka 10-8-biegowa, żeby go opanować przy tych niższych przełożeniach, bo no jest ciężko, ciężko jest. Kurde, i ten zjazd tutaj, jest piękny to jest. Mam taki klakson nowy, zadzwoniłem mu. Może jeszcze nie odblokował tych lepszych samochodów. O, tutaj się tak pędzi, zobacz. Cyk, cyk, cyk. Można sobie na kaniony jeszcze skręcić. O, nie wyrobię. O kurde. Dzięki wam bardzo, że byliście w tym odcinku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Trzymajcie się, na razie. Heja.